Dzisiaj trochę nietypowo, bez pudru, perpedes. Leszek Jarzrzewski, redaktor naczelny magazynu Liberté, publicysta Gazety Wyborczej, komentator radia TOK FM. Cześć Leszku. Cześć Kuba, dzięki za zaproszenie. Słuchaj, jesteśmy w miejscu, które myśli cieszy twoje liberalne serce. To jest taki triumf wartości prywatnej nad państwową. Czy ty naprawdę chciałbyś tak wszystko sprywatyzować? Wszystkiego może bym nie chciał sprywatyzować, natomiast manufaktura pokazuje, że nie warto rzucać kłód pod nogi prywatnym inwestorom, bo w końcu i tak zwyciężą i z korzyścią dla miasta. No właśnie, przejdźmy się chwilę po tym fajnym miejscu, ale nie masz takiego wrażenia, że Łódź to jest miejsce, gdzie nawet nie wypalają prywatne inicjatywy, no bo to jest taki dobry przykład. No ale weźmy na przykład z drugiej strony Piotrkowskiej, Hilton, wielkie obietnice niespełnione. Dlaczego tak się dzieje? To znaczy, jest kilka czynników. No, podstawowym niestety, o którym się mało mówi, to jest to, że Łódź jest po prostu biedna. To znaczy, dopóki w Łodzi będą biedni mieszkańcy, którzy będą klepali biedę, to nie będzie potrzeby, żeby budować tutaj dla nich prawda, jakieś Hiltony, jakieś drogie restauracje, jakieś usługi. Piotrkowska będzie sklepami za 5 zł, dlatego że ludzie kupują rzeczy za 5 zł, a nie od Armaniego. To jest pierwsza rzecz. I o tym się, wydaje mi się, że za mało się u nas mówi o tym, że po prostu miasto się musi wzbogacić. Czy nie jest tak, że jest jakaś taka propaganda, że nie wiem, od czasu, kiedy Leszek Miller powiedział, nadchodzi czas dla Łodzi, to hasło pokutuje, a tak naprawdę nic się nie dzieje? To znaczy, moim zdaniem, tu dotknąłeś właściwie tego najistotniejszego czynnika. To znaczy, mamy pewne obiektywne powody, dla których Łodzi się wiedzie gorzej niż innym miastom typu Poznań czy Wrocław, prawda? Które właściwie startowały z podobnego pułapu co my, zwłaszcza Wrocław, a jednak wybiły się i teraz są przykładami sukcesu. W Łodzi przez bardzo wiele lat, właściwie od samego początku, Łódź miała po prostu strasznego pecha do swoich władz, do władz samorządowych. Niezależnie od tego, że bardzo wielu, no, dwóch premierów, prawda, z Łodzi, bardzo wiele osób we władzach centralnych, to te władze lokalne, no, były raczej kulą u nogi niż tymi kierowcami rakiety, która by miała Łódź wystrzelić w kosmos. Także no, jest pytanie, czy to się zmieni, bo jeśli nie, to będzie taki dryf jak dotychczas. Ja uważam, że ostatnie kilkanaście lat, nie tylko kilka lat, ale kilkanaście lat, to jest taki dryf i jeśli w Łodzi coś się dzieje pozytywnego, to się dzieje pomimo władzy, a nie dzięki władzy. Trudno znaleźć drugie miejsce tak rozpolitykowane jak Łódź przez ostatnie pół roku. Najpierw debata przed referendum, potem samo referendum, odwołanie prezydenta. Łódź jest największym miastem, w którym to się udało. Twoim zdaniem to była dobra decyzja? To znaczy, uważam, że jest bardzo dobrze, kiedy pokazuje się władzy, że ktoś ma nad nią kontrolę. Ja uważam, że jakby w teraźniejszej demokracji, to mamy, jak patrzymy na to, co się dzieje w skali kraju, prawda, spory o krzyż i tak dalej, to odwraca uwagę od tego, co władza naprawdę robi. I w Łodzi jakby pokazano tej władzy, pokazano Kropiwnickiemu, prezydentowi i wszystkim innym, że kiedy mieszkańcy są niezadowoleni, to mogą tego prezydenta odwołać. Masz nadzieję, że to będzie przypominało kolejnym władzom też o tym, że patrzymy wam na ręce, czy to był tylko epizod i nie będziesz miał ciągu dalszego? Ja myślę, że taki strzał, to znaczy Kropiwnicki to był, że tak powiem, gruby zwierz. To nie był zając, to był taki konkretny dzik, że tak powiem. I no, trudno jest zignorować takie trofeum, że tak powiem, trafione przez mieszkańców. To znaczy, ja się boję jednej rzeczy, że ponieważ to referendum tak naprawdę było po prostu pomysłem paru działaczy SLD, którzy na tym chcieli zbić polityczny kapitał, to referendum miałoby znacznie więcej sensu 2 lata wcześniej. To znaczy też jakby kwestia motywacji i jakby argumentów, które się podaje, no akurat to była wyjątkowo nietrafiona moim zdaniem. Znaczy to po prostu było zupełnie bezsensowne z punktu widzenia interesu miasta, że parę miesięcy przed następnymi wyborami, czy tam powiedzmy ten rok, odwołuje się prezydenta. Co akurat było głupie. Natomiast mam nadzieję, że to będzie pamiętane. I wydaje mi się, że trudniej będzie. Wcześniej władza była taka bezpieczna, prawda? Nikomu się nie wydawało, że jest możliwe. Udało się z duńskiej woli. Udało. Coś o tym słyszałem. Prawda? Pierwsza taka udana akcja. Udało się w paru innych miastach. I myślę, że teraz każdy będzie bardziej starannie, zwłaszcza w kampanii samorządowej. No, mamy rok kampanii samorządowej. Właśnie, czego spodziewasz się po tej kampanii, zwłaszcza u nas?